1-0-0-4-1. To jest ta sonda? To jest sonda z Greifswaldu. Teraz numer są balonu i spadochronu. R-6-6-0-2-5-4. Zobaczcie, jak sporo zostało spaghetti. Cała reszta flaczków też się prezentuje całkiem nieźle. Znaleźliśmy to na wyjeździe. Jesteśmy teraz w Olsztynie. Z Winterbergu balon i spadochron. W związku z tym, że udało nam się zebrać zestaw dosyć ciężkiego balonu, spróbujemy zrobić test pływalności wszystkich po kolei rzeczy, łącznie z sondą i spadochronem i balonem. Jutro popłyniemy na wodę, dzisiaj robimy takie przygotowania drobne. To wyjmujemy z sondy baterię, żeby nie wylał się kwas i żeby nie przestała nadawać. Kuferki skład. Trójca, a teraz czwórca. Pozdrawiamy. Dzisiaj rozbierzemy sondę, którą znaleźliśmy w okolicy Szczecina, już nie pamiętam dokładnie gdzie, ale... Ja pamiętam, w lesie na Wołczkowie. To jest ta, myślisz? Tak, pamiętam. No dobra, być może. Otwieramy sondę w tym miejscu i w tym. Można to zrobić kombinerkami, albo użyć takiego specjalnego otwieracza, którego dostaliśmy od Andrzeja. Andrzej SQ1FYB, pozdrawiamy z tego miejsca, dzięki. I w związku z tym, że chcemy robić test pływalności, całą elektronikę usuniemy, żeby nie robić... Żeby nie zmarnować baterii i żeby nie wylał się kwas. Żeby środowisko zachować w czystości. I teraz, jakby to powiedzieć, tą mniej więcej masę zastąpimy żelastwem, żeby była mniej więcej taka sama masa na potrzeby testu. Tak, zamykamy. Klik. Klik. I mamy takie oto pudełko gotowe do nurzania w wodzie. Jutro zrobimy test pływalności razem z balonami, spadochronami i tak dalej. A tak wygląda sonda. Tak wygląda sonda bez ochronnego styropianu. Styropian jest dla temperatury i dla albo plastik, ewentualnego spadku na jakieś elementy typu ludzkiego. Oprócz Myszko, chodź, uruchom sondę. A oprócz styropianu obudowa sondy może być też plastikowa. Tak, zdarzają się też takie sondy. Tak. I sonda świeci na czerwono wtedy, kiedy ma uszkodzony pasek pomiarowy, a kiedy ma pasek pomiarowy, cały świeci na zielono, ale tak czy inaczej nadaje sygnał, czy czerwono, czy zielono, nadaje sygnał. A w sygnale, wiadomo, zawarte są dane telemetryczne. I o, i tak by to wyglądało. To wszystko? Druga część naszego testu. Jesteśmy nad jeziorkiem. Spróbujemy pływalność poszczególnych elementów sondy meteorologicznej i potem na koniec zrobimy test całego zestawu. Także Myszko, proszę. Rzucamy kołowrotek. Nie wyciąga jeszcze. Kołowrotek welkręciołek. Jego sprawdzaliśmy już wcześniej i wiemy, że pływa. Nawet próbowałem z tej rurki wyciągnąć powietrze, żeby nabrał wody i dalej pływa. Czyli kołowrotek mamy pływalny. Teraz spadochron, znaczy wróć, balon. Ciągnij, połóż sobie tam, żeby ci nie przeszkadzał. Zobaczymy, jak flaki. Zwaw dalej ze sznurek, żebyś mogła sobie wrzucić. No i chlup, puść trochę sznurka.
tutaj test. Co ciekawe też wychodzi, że balon też jest pływalny, ale podejrzewam, że ma za dużo powietrza w sobie w tych szczelinach różnych, więc dałbym mu chwilę, żeby nabrał, żeby stracił właściwie, można powiedzieć, stracił bąbelki powietrza. Po kilku próbach patrzymy dalej na balon, pływa. Niby są jakieś bąbelki powietrza, które no ciężko będzie wydostać, ale patrząc na przykład na pojedyncze flaczki, pojedyncze spaghetti właściwie, one się unoszą na wodzie. Więc wygląda to, że balon też jest pływalny. Spodziewaliśmy się, że on jednak będzie tonął. I to mocno. A wcale nie. Ciekawe. Myszko, to bez różnicy, czy na głębszej, czy na płytszej. No dobra, mysza, niech on sobie pływa. Niech on sobie pływa. Namoknąć nie namoknie raczej. Ale póki jest, że tak powiem, bezwietrzny, który wie, niech to spada, to pływie na wodę. A czy one są na takich samych? Tak, one są na jednym czwórku. Więc sobie po prostu, chyba że miałem gdzieś kilka, bo bym go spróbował zmoczyć. O, można za to w nim wodę dobrze nosić. Jaki plusk mocny! Pływa. Spadochron wygląda, jakby był najmniej pływalny. Sznurek tonie po tym okręciu. Mogę patrzeć? Proszę. Nie przyciągaj go, właśnie chciałem, żeby tam odpłynął. A tak czy inaczej, ani lateks, ani ta folia nie namoknął, więc jakby to na to, że wszystko pływa. Zobaczymy, jak nasza sonda z obciążeniem. No trochę się nie spodziewałem takiego wyniku. Ja też. Zdawało mi się, że balon jest tylko nieraz dwa. Może to jest taki pół wolności. Wydatny. A pan mi też znalazłeś w wodzie balon i spadał, no to balon też się unosi, bo pewnie bardzo dużo tego zostaje. Bo wiesz, jak zostaje dużo z balonu meteorologicznego. No dobra. No ma co? Fajnie, robisz takie testy pływalności. Lekki kadr na okoliczności przyrody. Jak to się, żebym przybył